46 kandydatów, którzy biegają się o mandat tak naprawdę nie dla siebie, nie dla elit ekonomicznych naszego miasta. Nie idą tam po to, żeby reprezentować interesy takich czy innych grup, jednych czy drugiej grupy mniej lub bardziej zamożnych biznesmenów, idą dla grudziąca. I z tą myślą idziemy do wyborów. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Wam nam tych naszych Spartan Lewicy. Okręg numer 1. Rozpoczyna nasza jedynka, kolega Wiesław Kozłowski. Wie się pozwolę sobie. Pozycja numer 3. Kolega Ryszard Barwik. Zapraszamy. Pozycja 5. Kolega Patryk Zagat jest. Posługuje, więc pozwólcie, że posiedzi z nami. Na pozycji numer 6. Koleżanka Patrycja Szakowicz. Nie ma jej dzisiaj oznamicielem, ale jest duchem. Pozycja numer 7. Może będzie. Pozycja numer 8. Kolega Piotr Dziennik. Proszę bardzo. Pani Elżbieta Smert, niestety nie mogła się uczestniczyć. Koordynator Domu Wszystkich Polska w Grudziącu, kolega Michał Jeremczyński. Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, to są dzisiaj nasi spadanie w okręgu numer 1. Życzę wszystkiego co najlepsze. I mam nadzieję, że spotkamy się z bardzo dobrym wynikiem. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, okręg numer 2, przeczytany jakoś w mieście, na pozycji 1, nasza jedynka, pani Helena Krystyna Bartoszka. Zapraszam. Na pozycji numer 2, koleżanka Bożena Krzysztof. Pozycja numer 3, kolega Tomek Matafelski. Zapraszamy do domu. Pozycja numer 4, koleżanka Agneta Szebrowski. Zapraszamy. Pozycji 5, kolega Maciej Ziółkowski. Pozycja 6, koleżanka Janina Śródka. Zapraszamy. Pozycja numer 7, kolega Maja Majewski. Zapraszamy. Pozycja numer 8, kolega Henio Stelnicki. Pozycja numer 9, kolega Krzysztof Ziglerowicz. Nie ma mógł dołączyć pod obowiązku pracy, ale... I pozycja numer 10, kolega Edward Dziębiel. Zapraszamy. To są nasi kolegowcy kręgu numer 2. Serdecznie dziękujemy. Okręg numer 3. Otwiera pozycja numer 2, radny obecny kadencji Szanowniczewskiego OPZZ, kolega Grzegorz Miedzianowski. Serdecznie zapraszamy. Cieszymy się, że tutaj z nami. Pozycja numer 3, Hubert Gawin. Pozycja numer 4, koleżanka Faustyna Wyżga. Zapraszam Faustynę. Pozycja numer 5, kolejny młody przedstawiciel OPZZ i Lewicy Krzyżyńskiej, kolega Fabian Krzyżyński. Zapraszam. Pozycja numer 6, Krystyna Kajtowicz. Pozycja numer 7, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej oraz członek zarządu Rady Wojewódzkiej SRD, kolega Andrzej Krzyżyński. Pozycja numer 8, pani Alicja Mieszka. Serdecznie zapraszam. Dużo was, kochani, dużo.
pozycję dziewiątą, Grażynka Lucyna Krzyżanowska. Jeszcze jakiś punkt tut. O właśnie, dziękuję. Proszę. I pozycja numer 10, trójkę zamyka kolega Janusz Walczak. To są właśnie nasi kandydaci z okręgu numer 3. Serdecznie dziękujemy. Państwo, ostatni okręg, czwórka, okręg największy. Pozycję otwiera przewodniczący Wydawnictwa Studenckiego Ruchu, kolega Janek Ślimak. Janko, zapraszamy. Kawał chłopa. Pozycja numer 2, koleżanka Grzegorzewa. Pozycja numer 3, koleżanka Hania Barniewska. Pozycja numer 4, kolega Andrzej Skowronek. Pozycja numer 5, przedstawiciel ZMP, ponoć bardzo lubiany przez swoich uczniów, chociaż nie wiem, czy to tak dobrze będzie. Pozycja numer 7, kolega Wiesław Klucznik. Pozycja numer 8, przedstawiciel OPZZ Michał Bałtyka. Zapraszamy Cię, Michał. Pozycja numer 9, kolega Mieczysław Swojer. Pozycja numer 10, kolega Janina Żurawska. Pozycja 11, zapraszamy. Pozycja 12, kolega Mariusz Tomczak, no niestety nie mógł się do nas dołączyć, ale jest z nami. Pozycja numer 13, kolega Michał Pawłowski. Pozycja numer 14, koleżanka Natalia Jankiewicz-Unisz. Wiem, że postara się być, ale coś wypadło. Pozycja 15, koleżanka Agnieszka Sienkiewicz-Szełkowska. I pozycja 16, również przedstawiciel ZNP, kolega Robert Mele. I dotrzeć akurat z bardzo wyzwyczajną sprawą publiczną. Także, szanowni państwo, to są nasi kandydaci z okręgu numer 4, największego okręgu wyborczego w mieście. W związku serdecznie dziękuję. Byłem do Hajdy po Uratu Gdyńskiego. Tylko, że w tej kwestii niestety nie mogę Państwu powiedzieć, tutaj bardziej kompetentny jest kolega Łukasz Kowalowski, jako że naszym biurzyk na powiat, jak no, te własne cieszy, tak? Stąd też pozwolę poprosić Łukaszu, żebyś mnie wyręczył w tym zadaniu i zechciał wszystkich naszych kandydatów do powiatu. Dziękuję, Tobiaszu. Prosiłbym naszą koleżankę, wiceprzewodniczącą SLD, Katarzynę Hapkę. Trzymański. Najprawdopodobniej niestety się nie wyrobi. Trzeci, zapraszamy wieloletniego radnego Rady Gminy Grudziądz, kolegę Rajmunda Wernowskiego. Prosimy. Następny na liście to kolega Marek Murawski. Zapraszamy. Józef Budzyński, wieloletni sołtys Ciparski. Pani Gabriela Ziółkowska, prosimy bardzo. Członek Rady Słowackiej, wojewódzka społecznie zaangażowana w życie kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Piotr Pawlikowski, niestety się z nami nieobecny. Dariusz Wiśniewski, tak, także dzisiaj niestety nie mógł do nas przybyć. Pani Wioleta Wierzbicka, niestety także. I
zamykająca listę Ewa Remus. Jeszcze raz. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję. Ojciec Jan Kowalos, tato, proszę. Pani Irena Jasińska, pracownik Biblioteki Publicznej w Łasinie, Zbigniew Derda, dzisiaj nieobecny w pracy, osoba, która przez wiele lat była prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, przedtem pracowała na kierowniczych stanowiskach w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu. Numer 4 także dzisiaj nieobecna pani Anna Błaszcza, przez 37 lat kierownik laboratorium Szpitala w Łasinie. Numer 5 nasz kandydat do Rady Powiatu, jednocześnie kandydat na burmistrza Łasina, Rafał Kowalski. Pani Barbara Gruchman-Woch. Zapraszamy specjalista do spraw kadry, jak to sama napisała. W jednej z dużych ludziowskich firm, nie wymieniając nazwy. Dziękujemy bardzo. Okręg wyborczy numer 3 obejmujący gminę Świecie nad Osą oraz miasto i gminę Razem Chełmiński. Tak, listę otwiera Monika Buzon, nauczycielka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Grudziądzu. Zapraszamy. Numer 2 pani Anna Drakowska, jak o sobie mówi, aptekarka, przez wiele lat pracowała. Na trzecim miejscu pani Katarzyna Wójcik, od 1998 roku prezes ZNP. Świetnie na Państwa. Numer 5 Wojciech Wzorek. Wojtka niestety dzisiaj z nami nie ma, ale on jest świeżo upieczonym magistrem, także musimy wybaczyć. Oj, przepraszam bardzo tutaj za lapsusa. Bogdan Kowalski, pośrednik ubezpieczeniowy i listonosz w mieście gminie Radzyń Chełmiński, także z tytułu obowiązku dzisiaj nieobecny. Na pozycji szóstej Henryk Trochowski z Zakurzewa. Zakrzewo. Zakrzewo? Przepraszam, Zakrzewo. Zakrzewo. I na miejscu siódmym członek SLD, rolnik Stanisław Toczek, dzisiaj niestety też nieobecny. Radny okręg kandydatów do Rady Powiatu Grudziąckiego, okręg obejmujący gminę Gruta oraz gminę Roguźno, tak? Na pierwszym miejscu Marzena Dębek, radna obecnej kadencji powiatu grudziąckiego, nie jedną kadencję w tym powiecie spędziła. Na miejscu drugim pani Beata Tyła. Dzisiaj niestety także jej nie ma z nami. Pani Beata jest dyrektorem przedszkola samorządowego w Mełni. Na numer 3 to Leszek Dobowski, weterynarz mieszkający w Mełnie, ale no niestety praca jak to wykonuje czasami nie pozwala, żeby być nawet na tak uroczystej. Numer 4 to pani Agnieszka Jadzińska, tak, nauczycielka zamieszkująca. Piąta pozycja to weteran samorządu, naczelnik gminy Gruta do 90 roku, wieloletni sekretarz gminy. Karolina Kwiatkowska, mieszkanka Jan, pracująca na co dzień w gabinecie wyborczym. Numer 7 to pani Mariola Lewandowska, nauczycielka z 35-letnim doświadczeniem w szkole podstawowej. Numer 8 to Krzysztof Kuderek, niestety dzisiaj nieobecny. Na pozycji 9 jest
Marian Dymurski, rodzinnie wujek mojej żony. Są na miejscu 10 Adrian Hali, 21-letni chłopak, który prowadzi dosyć duże gospodarstwo rolne. Niestety dzisiaj także nie mógł z przyczyn osobistych uczestniczyć w naszej inauguracji. Kandydatom życzę. Szanowni Państwo, po prezentacji kandydatów do Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady Miasta, stało się nam to, co kolega przewodniczący Krystian Łuczak mówi, miejsce w samorządzie, gdzie będą dzielone niesamowite pieniądze w perspektywie unijnej 2014-2020. Jak wiemy, mamy na województwo otrzymać przynajmniej 1,9 miliarda euro. Pytanie jest takie, jak to przewodniczący zadał, w jaki sposób zostanie to spożytkowane i ile uda się tych pieniędzy przetransferować do Grudziądza, do naszej ziemi Grudziądzkiej. Proszę o kandydatów. Tak? Pozycja numer 1. Trochę dużo bym musiał wymieniać. Ale druga kadencja. Prezes oddziału. Także dużo dziękujemy, że w ogóle udało mi się dzisiaj do nas dotrzeć, bo wiem, że masz tyle obowiązków, że... Pozycja numer 3, nasza koleżanka Agnieszka Karpowska, kandydatka, która w ostatnich wyborach do sejmiku samorządowego z kandydatą z Grudziądza otrzymała komunikacyjnej w Grudziądzu. Niestety dzisiaj jest z nami obecna także bizneswoman pani Katarzyna Małkowska na pozycji numer 5. Pozycja numer 6 to, jak to się mówi, powrotu. Po wielu latach wrócił do Grudziądza i od razu jest z nami. Marcin Nowiński. Pozycja numer 7. Wiele osób, które uczestniczyło w naszych kursach komputerowych, zapewne Damiana znają. Damian z tego czasu stołecznie prowadził kursy komputerowe w biurze europosła Janusza Zenny. Także to są nasi kandydaci ziemi grudziąckiej, którzy idą do wyborów, do sejmiku i ich celem i nas wszystkich jest jedno. Zdobyć mandat, nieważne kto. Dziękuję bardzo.